Jest 5 rano, wszystkie dziewczyny śpią, bo Jaśmina mnie obudziła i ja później już nie mogłam niestety zasnąć. I tak sobie podglądam, co się dzieje na moim balkonie. Można powiedzieć, że teraz to nie da się nawet wejść na ten balkon. Natomiast mamy karmnik, który Grzesiek sam zrobił. Do tego karmnika przylatują różne nam ptaszki. To jest super atrakcja dla dzieci. Taki karmnik wydaje mi się, że każdy może nawet właśnie z dzieckiem zrobić. One chyba wyczuwają, że ja tutaj jestem. No, dzisiaj będziemy zrywać ogurasa wreszcie, który już tutaj trochę przeleżał, ale chciałam zobaczyć też, jak duży może urosnąć tak naprawdę na takim mini balkonie. No niestety w momencie, kiedy wyjechaliśmy na tydzień na wczasy, to nasze te ogurasy tutaj troszeczkę niestety zmarniały i powysychały. Więc no, dużych tutaj zbiorów nie będzie, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać dzieciom, jak z takiego malutkiego ziarenka patrzeć się, jak rosną. O, tutaj kolejny mały ogóreczek rośnie. Tutaj mamy jeszcze posadzone ziemniaczki. Zobaczymy w tym roku, jak to nam wyjdzie. Pierwszy raz. Aha, to nie ziemniaczki, to jeszcze jest mięta w ogóle, które dziewczyny sobie tutaj biorą i zrywają. Gdzie do herbatki, tak? Do herbatki zrywają sobie miętę. Chcę Wam pokazać dzisiaj właśnie, jak można dzieci tutaj zaangażować i nawet na takiej małej przestrzeni, mamy tutaj naprawdę maciupci ten balkonik, można mieć różne owoce, warzywka. Tutaj mamy też i poziomeczki. No już teraz one już nie kwitną, ale kwitły przez cały naprawdę lipiec, sierpień. Mieliśmy tutaj mnóstwo tych poziomek. Można też mieć i pomidorki, i sałaty. Tutaj mieliśmy kilka sałat, prawda, Liluś? Tak, kilka sałatek i do kanapek zrywałaś też sałatkę. Zrywamy naszego ogurasa. No. O! Jest. A najważniejsze jest to, wiecie co, w tym wszystkim, że dziecko zobaczy, że taki ogóras, jak się zrywa, dotknij tutaj ogórka, jaki on jest? Ostry. Ostry, no właśnie, jest ostry. Jest ostry, a te sklepowe to później nie są ostre, tak? I dziecko nawet nie wie, że ogórek, który się zrywa, to że jest ostry. A my jeszcze będziemy dzisiaj na ten sezon, jeszcze tutaj jesienny, siać zaraz, co? Jeszcze ogóreczki. I co jeszcze będziemy siać? Fasolkę. Tak? My lubimy fasolkę. Tutaj mamy naszą, jeszcze na koniec Wam pokażę naszą natkę, nasz szczypiorek, tak? Rośnie sobie. Lili do kanapek sobie zrywa, a to właśnie natkę, a to szczypiorek codziennie rano. Więc jak nie mamy okazji pojechać na działkę i przywieźć jakichś większych ilości, to ona sobie tak tylko do kanapek skubie tutaj codziennie. Dzisiaj ostatnie sianie w tym roku w domu. Przygotowujemy miejsce na fasolkę szparagową, tą i taką zieloną. To oczywiście już pójdzie do szklarni na taki już taki jesienny zbiór. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zdążyć. No, jak zimą są poziomki, to co, kłócicie się z różą, która pierwsza ma zjeść? A teraz jeszcze będzie Jaśmina. To która pierwsza będzie jadła? Jak będzie jedna poziomka? Będziecie dzielić na trzy części? Tak? Jedną poziomkę? O kurczę. To nie wiem, czy coś poczujecie. Myślisz, że tak? No dobra. No widzicie, dziewczyny to się nawet cieszą, mają jedną trzecią poziomki. Podsumowując ten odcinek, którego przygotowanie zajęło nam trochę czasu, bo macie relacje z różnych momentów, kiedy coś robimy, coś siejemy, sadzimy w ciągu całego roku. Dużo siałyśmy w tym roku. Co tam siałyśmy? Ogóreczki, ziemniaki, fasolkę, awóz, pomidory.
No, bardzo dużo, tak? I co? Siałaś do tych pojemniczków, ale też siałyśmy do takich pojemniczków po śmietanie, prawda? I do takich pojemników po jajkach. Też dobre, też polecamy. Więc są różne opcje. Trochę nie mieliśmy jak wam tego wszystkiego pokazywać. Tutaj była naprawdę piramida. A dzisiaj już mówię taka końcówka sezonu. Ale czemu to pokazujemy? Pokazuje to przede wszystkim, że warto z dziećmi różne rzeczy siać. I nawet jeśli nie macie ogrodu, to jak widzieliście, jest opcja na balkonie. Pa, pa! Pa, pa.